jeszcze. I widzimy, obserwujemy klatka po klatce, scena po scenie w tym filmie, jak ten przyszły wódz przełamuje wszystkie kolejne granice, które okazują się zaskakująco słabo chronione. Jednym słowem, dzieciństwo w pewnym sensie może tutaj stanowić klucz, ale chyba istotniejsza jest jeszcze ta właśnie taka nieciągłość w znaczeniu takiego okresu przejściowego, pomiędzy jednym a drugim. Ale ten czas wykluwania się nowej epoki, to też w końcu dzieciństwo pojmowane metaforycznie, ale wróćmy do tego dzieciństwa fizycznego. No właśnie, czy dzieciństwo, czy okres rozwoju osobowości coś nam tłumaczy z faszyzmu? W ogóle z narodzin totalitaryzmu, ale mówię szczególnie o faszyzmie, bo wiemy doskonale z historii kultury, z powiedzmy sobie historii doktryn społecznych, socjologii, że tak bywał interpretowany faszyzm właśnie w powiązaniu z pewną psychologią społeczną, w tym no, zwłaszcza aktywni byli tutaj przedstawiciele Szkoły Nauk Społecznych we Frankfurcie, słynna szkoła frankfurcka, a więc Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, to chyba zwłaszcza nazwiska tych myślicieli jakoś inspirowane, oczywiście te badania inspirowane były bardzo silnie marksizmem, ale to one właśnie też naznaczyły te refleksje, która wiąże ze sobą psychologię i ruch totalitarny, zwłaszcza faszyzm. Bez wątpienia tak. Trzeba też pamiętać, że szuka się wyjaśnień w jednostce, dlatego że dla faszyzmu jednostka ma, w sensie ta przewodnia jednostka, nazwijmy to w ten sposób, ma bardzo duże znaczenie. Coraz częściej sięga się do właśnie dzieciństwa i czasu socjalizacji pierwotnej, szukając przyczyn faszyzmu. Ja nie będę ukrywał, że filmu nie widziałem z pewnych przyczyn losowych, ale przypominają mi się inne filmy, Biała Wstążka na przykład, która też mówi o problemie socjalizacji, tylko że w jednostkowym, tak, tej etyki protestanckiej, szuka też wyjaśnień dla rodzącego się faszyzmu. No, wiele jest pól, gdzie można szukać tych przyczyn, ale bez wątpienia coraz częściej sięgamy do jednostki. Wydają mi się ciekawe twory kultury, dlatego że mam wrażenie, że kultura często sprawniej mówi o takim dobrze przetrawionym materiale historycznym i przez socjologów, historyków i w ogóle ludzi zajmujących się tymi problemami. No właśnie, ale też czy nie kryje się w tym pewna pułapka? No bo tak jak wspomniałem, przedstawiciele szkoły frankfurckiej bardzo silnie związani byli ze światopoglądem marksistowskim, a więc po pierwsze z tego analizowania narodzin osobowości autorytarnej ruchy lewicowe zdawali się wyłączać, koncentrowali, poza tym no, nazwali też, byli też częścią tych badaczy, którzy faszyzm jednoznacznie identyfikowali z prawicą, co także wydaje się wcale nie takie jednoznaczne. A po trzecie też jako marksiści dążący do przeformułowania ładu politycznego w Europie, no, bardzo krytycznym okiem patrzyli na ten ład, który istniał w wiekach poprzednich, zwłaszcza w wieku XIX. Zatem obarczali odpowiedzialnością za narodziny autorytaryzmu, faszyzmu rodzinę mieszczańską, XIX-wieczną rodzinę mieszczańską, tą tradycyjną, konserwatywną, w której obowiązuje pewien hierarchiczny układ autorytetów i wartości i tak dalej. No, czy to nie jest jednak też silnie zideologizowane spojrzenie? Pan trochę Mateusz tak. Zaręba. Jeszcze jedno zdanie i zaraz daję panu głos. Wydaje mi się, że tam kluczowe, co też jest tak w polskim drobnomieszczaństwie negowane, czyli życie na pokaz, w sensie, że ta bariera czterech ścian, tam też jest ten wątek uwzględniany. O tym też nie zapominajmy. Znaczy ja zgadzam się z ujęciem redaktora Moroza. W moim przekonaniu takie spojrzenie na faszyzm prezentowany przez Szkołę Frankfurcką uniemożliwia nam docenienie tego, jaką wartością w istocie nie tylko w XIX wieku, ale i wcześniej była konserwatywna rodzina i nie tylko rodzina mieszczańska, choć zgoda, że ten atak ideologiczny Szkoły Frankfurckiej niewątpliwie szedł przeciwko mieszczaństwu przede wszystkim, bo to
w takiej prefiguracji marksistowskiej faszyzm miał być właśnie emanacją myśli burżuazyjnej i realizacją interesu burżuazyjnego. No właśnie, pamiętajmy, że w marksizmie, leninizmie faszyzm jest koroną kapitalizmu, że nieuchronny ruch dziejowy prowadzi do tego, że imperializm zachodni owocuje faszyzmem. Owszem, przy czym należy pamiętać, że to jest spojrzenie dzisiaj już bardzo rzadko stosowane, chyba tylko w debatach ideowych, ideologicznych, choć i tutaj pewności nie mam. Mam na myśli to, że dzisiaj faszyzm traktuje się jako kategorię politologiczną, która jest całkiem użyteczna, której można podjąć się próby zdefiniowania. Teraz mamy do czynienia z tak zwaną trzecią falą badań nad faszyzmem. W związku z tym tutaj chciałbym obronić taką użyteczność merytoryczną samego sformułowania, ale zgadzam się co do tego, że faszyzm, tak jak go rozumiano w myśli marksistowskiej, zwłaszcza marksistowsko-leninowskiej, był rozmyty, był stosowany w sposób bardzo, bardzo swobodny. Mówiono o nim jako o takim swoistym idowym młotku na każdego wybranego idowego przeciwnika. Żyjemy jednak jakoś w epoce, która jest naznaczona też efektami rewolucji obyczajowej lat 60. i w kulturze, która bardzo nieufnym okiem często spogląda na w ogóle pewien mieszczański, tradycyjny, konserwatywny ład. Idąc dalej więc tropem tym spojrzenia na rodzinę, zastanówmy się może, czy jaki jest stosunek ruchów autorytarnych do takiej instytucji jak konserwatywna rodzina. No, z całą pewnością w rewolucyjnym marksizmie ten stosunek jest bardzo krytyczny, jakkolwiek wiemy, że po roku 1917 Lenin wcale nie poparł, jak chciała tego część działaczy komunistycznych, rewolucji także obyczajowej, seksualnej. Natomiast jak to wygląda w ruchach faszystowskich? Ale współcześnie, czy jak to wyglądało historycznie? Właśnie, bo to jest. Rodzina oczywiście była kluczowym nośnikiem tak naprawdę pewnych wartości. Trzeba pamiętać, że kraj, szczególnie mówię tu o Niemczech, ten model rodziny był taki bardzo konserwatywny i właśnie był społeczeństwem mieszczańskim, przemysłowym, tak? To jest bardzo wiele dyskusji na ten temat, czy właśnie w tych rodzinnych, tak, tych zamkniętych też społeczności, to właśnie jest poruszone w białej, dobrze mówię, białej wstążce, chciałem powiedzieć w małej wstążce, drobne przejęzyczenie. Więc znowu wracamy do pewnych koncepcji, które są moim zdaniem w pewnym sensie nierozstrzygalne, bo teraz zaczniemy dyskutować. To znaczy, ja jako empiryk mam z tym kłopot, no bo to jest pewna konstrukcja logiczno-intelektualna, którą ja generalnie kupuję, tak? Ale z drugiej strony nie mam na to twardych danych. I tu jest ten problem, tak? Że pewne koncepcje, które pan redaktor przywołuje, są, jak to czytam, tak, w pewnym sensie się zgadzam. Ale no, ja nie mogę powiedzieć tak punktu widzenia politologicznego, że to tak było, bo pewne rzeczy są nieodtwarzalne tak naprawdę. Pan Michał Przeperski. To ja bym inaczej na to spojrzał, bo ja również interesuję się politologią, chociaż przyznam, że akurat na tym gruncie jestem bardziej amatorem. I w moim przekonaniu to, co jest bardzo istotne w ruchach faszystowskich, czy spojrzymy na Włochy, czy jeszcze bardziej spojrzymy na Niemcy, na niemiecki narodowy socjalizm, okazuje się, że paradoksalnie to jest bardzo istotne, co pan powiedział. Pan mówi, że rodzina, że rodzina mieszczańska, ale przemysłowa. Z czym my tutaj mamy do czynienia? W toku procesów industrializacji tak naprawdę ta tradycyjna rodzina ulega rozpadowi. To się oczywiście nie dzieje z dnia na dzień. To następuje swobodnie, stopniowo. Natomiast wszelkie ruchy opierające się na masowej legitymizacji i faszyzm na pewno do nich należy, one profitują z tego rozpadu więzi rodzinnych, z upadku właśnie takiego konserwatywnego autorytetu ojca. I to, co tutaj jest istotne i chyba z tym się zgodzimy, że bardzo często podaje się jako powód takiej popularności hitleryzmu w latach 30. to, że ojca, tego konserwatywnego ojca właśnie zabrakło. I to jest niewątpliwie taka rzecz, która łączy nazizm
na przykład z komunizmem, bo to, co pan redaktor Moroz powiedział o tym, że Lenin nie poparł po rewolucji październikowej, rewolucji obyczajowej, rewolucji seksualnej, ale zrobił to w latach 20. Stalin, to znaczy nie rewolucję obyczajową w znaczeniu rozwiązłości seksualnej, ale Stalin oparł się na młodych przeciwko starym. Rozmawiamy o ruchach totalitarnych, o tym, czym są w związku z filmem Dzieciństwo Wodza, który to film gości na ekranach polskich kin. No i zaczęliśmy rozmawiać o wadze, o tym, jak istotna była młodość w propagandzie, ale chyba także w samej ideologii tych ruchów. Wydaje się, że to bardzo istotny komponent ruchów totalitarnych. Pan Mateusz Zaręba. Bez wątpienia, tak. No, ten kult fizyczności w ogóle, takiej tężyzny fizycznej, to też bardzo charakterystyczne dla tych ruchów, ale my mówimy na przykład, tutaj mówiliśmy w skali makro o rodzinie, ale dla tych ruchów jednak petryfikuje jednostka. No i kolejny czynnik, który można by wprowadzić, to są doświadczenia własne głównych bohaterów, mówiąc językiem trochę literackim. Czytawszy wiele książek historycznych, można od nich doszukują się przyczyn różnych zachowań głównych bohaterów. Mówię o ideologach czy wodzach tych ruchów, doświadczeń osobistych tam, czy biografii Hitlera, tak, różne tam wątki się, odtrąconych miłości, takie naprawdę stricte psychologiczne często się porusza, więc naprawdę mówiąc o tych zjawiskach trzeba dwie rzeczy wyraźnie rozróżnić. Czy mówimy o pewnej społecznej akceptacji pewnych poglądów, które były skrajne, tak? Czy mówimy o pewnych zachowaniach jednostek, które później te jednostki odegrały historyczną rolę, bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli mówimy o jednostkach, to możemy faktycznie doszukiwać się w rodzinie, tych jednostkach wodzowskich, w rodzinie, w wydarzeniach osobistych i w różnych zbiegach okoliczności wręcz, pewnych splotach zdarzeń, a w skali społecznej o pewnej akceptacji czy milczącej zgodzie, to jest zupełnie co innego. To trzeba wyraźnie rozgraniczyć. A wracając do młodości, czy nie jest tak, że wszystkie te ruchy od komunizmu poprzez faszyzm aż po nazizm podkreślały bardzo istotną rolę takiego rewolucyjnego elementu, który przynosi ze sobą młodość? Burzenie starych bóstw, starego świata, tworzenie nowego człowieka, nowej rzeczywistości, powiew młodości i ogromny powab, który się z tym wiązał. No, niewątpliwie tak było. Myślę, że jeżeli spojrzymy na właściwie każdy przykład ruchu, który dziś określamy mianem faszystowskiego, ale też na różne inkarnacje ruchów komunistycznych, to będzie tak to wyglądało. Możemy spojrzeć szerzej, poza dwudziestolecie międzywojenne, czyli ten okres faszyzmów. Jeżeli spojrzymy na przykład na chiński maoizm, to będzie to dokładnie to samo, rewolucja kulturalna. Jeżeli spojrzymy na tak zupełnie inny przecież od chińskiego komunizmu ruch, jakim był ruch narodowo-radykalny w Polsce. Ruch, który politolodzy klasyfikują jako faszystowski, ja również go za taki uważam. Kiedy spojrzymy na liderów i ideologów tego ruchu, to spostrzeżemy, że niewielu z nich przekroczyło 30 rok życia. Co się z tym wiąże? Oczywiście znajdowali się oni na pewnym bardzo określonym takim poziomie swojego rozwoju osobistego, również rozwoju emocjonalnego. Nie da się tak jednoznacznie tego przesądzić. Nie chciałbym, żeby tak to zabrzmiało kategorycznie, że tutaj ta młodość odpowiada zupełnie za wszystko, ale na pewno jest niezwykle istotna. Ale czy ta młodość wiąże się wyłącznie z biografami tych, którzy byli zaangażowani w ruchy totalitarne, czy także jest komponentem bardzo istotnym ideologii tych ruchów? To znaczy, mówiąc wprost, z utopią zbudował nowego świata. No i teraz zadał mi pan pytanie, na które zastanawiam się, co skutkiem, co przyczyną. Bo z jednej strony zdaję sobie sprawę, że w tej socjalizacji wtórnej, ten wiek nastoletni, kiedy ci ludzie byli najbardziej indoktrynowani, są pytanie, czy to jest pragmatyczne podejście wodzów tych ruchów i wykorzystywanie pewnych cech młodości, innego postrzegania świata i takich innego oglądu rzeczywistości, bardziej chyba czarno-białego, zero-jedynkowego, i po prostu adresowanie tych przekazów do tych ludzi ze względu na ich pewną podatność wynikającą z przywar czy cech wieku, a na ile to jest z drugiej strony, tak jak pan trochę mówił, jakby taka ideologiczna koncepcja, tak, bo tak to bym to określił. No, szczerze mówiąc, nie wiem. Odpowiem panu, nie wiem. Pan Michał Przepers.
rozumiem, że jestem teraz w sytuacji człowieka, który musi powiedzieć, że wie. Chyba też nie wiem, nie wiem do końca, ale byłbym chyba bardziej odważny w wiązaniu tej młodości właśnie w aspekcie budowy utopii. I tutaj można powrócić do tego słynnego stwierdzenia, że gdyby prawa wyborcze mieli tylko ludzie powyżej 40, w życiu byśmy nie mieli. Znaczy nigdy w historii, nigdzie na świecie nie doszedłby do władzy żaden faszyzm, żaden ruch skrajny, żaden ruch radykalny. I ja zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Niewątpliwie ta wewnętrzna potrzeba budowania idealnego świata, potrzeba budowania utopii, takie przekonanie, że nam się uda, takie przekonanie, że radykalnymi, brutalnymi środkami, nierzadko depczącymi bardzo brutalnie wytworzoną kulturę w rozmaitych jej aspektach, że nam się uda, że nam się powiedzie, odnoszę wrażenie i to mogę właściwie bardziej podzielić się taką własną intuicją, aniżeli przekonaniem właśnie empirycznym czy badawczym, że gdzieś tak między 30 a 40 rokiem życia wyraźnie obniża się ta chęć działania gwałtownego. Tak jak mówię, jest to intuicja. To znaczy, jakby potwierdzałyby to różne teorie, które na przykład cyklu życiowego, to znaczy kim innym jeszcze, który kończy szkołę, czy jakąś edukację i wchodzi, zaczyna pracować, zaczyna myśleć o własnej dorosłości, a czym innym, inną w ogóle, inny sposób myślenia ma człowiek, który ma żonę, dzieci, czy męża, dzieci, to jest zupełnie inny stok rozumowania, inne wartości temu przyświecają i to potwierdza to, co pan mówi. Faktycznie, że, to znaczy, gdybym miał stawiać jakąś hipotezę, myśl pewnych teorii, pewnie bym się z tym zgodził, ale też bez takiego tak twardego przekonania. Przy czym jak myślę, tutaj jedna rzecz wymaga chyba doprecyzowania, to znaczy jedną rzeczą będzie to, kiedy będziemy mówili o liderach i o pewnym twórcach, przywódcach tego ruchu i to jest to, co mnie wydaje się najciekawsze, a czym innym, kiedy będziemy mówili o, no powiedzmy, tym materiale politycznym, z którego oni rzeźbili później swoje ruchy, czyli właśnie poddawali je indoktrynacji, prawda, w jaki sposób też powstawały kolejne pokolenia żyjące w systemach totalitarnych, tych długowiecznych reżimów totalitarnych, na szczęście zbyt wiele nie było, no ale niestety, czy przypadek chiński, czy przypadek zwłaszcza sowiecki, no tutaj pozwala nam też snuć pewne rozważania, ale one będą czymś osobnym od tego, co my tutaj mówimy o doświadczeniach, prawda, liderów. Ale kiedy mówimy o młodości, to pojawia się też pewien paradoks, zwłaszcza w związku z faszyzmem, no bo czasem nierzadko faszyzm, nazizm jest kojarzony także z ubóstwieniem człowieka zachodu, z ubóstwieniem Niemca, Aryjczyka, Włocha, tak? Czyli jednak z petryfikacją pewnych wartości, które już miałyby istnieć w cywilizacji zachodniej. Tak bardzo często lewicowi krytycy postrzegają te ruchy, że one w gruncie rzeczy wynikają gdzieś tam z kultury zachodniej, że są w jakimś sensie też konserwatywne. Tymczasem, kiedy mówimy o młodości, no to mówimy o rewolucji, o oburzeniu zastanego świata. Jak to zatem jest? Zadaje pan bardzo ciekawe pytania tak naprawdę, ale z drugiej strony ja myślę sobie właśnie, że to jednak odwołuje się wbrew temu, znaczy te ruchy nie potrzebują jakiejś takiej logicznej spójności. W takich ideologiach ideologia nie ma w sobie takiej bardzo logicznej, konsekwentnej spójności. Myślę sobie, zależy o którym też ruchu mówimy, tak, no bo tak w Polsce najbliższy nam jest jednak mimo wszystko nazizm, tak? W sensie najbliższy historycznie i myślowo, bym tak powiedział. Ale z drugiej strony pamiętajmy o jednej rzeczy, że to było w tamtych czasach inaczej nazywane niż my to nazywamy teraz. Nikt przecież, na przykład wiele rzeczy było motywowanych, to przekonanie o wyższości własnego narodu było nazywane patriotyzmem wtedy, w tamtych czasach. Tak? Znaczy też używano języka, który był zupełnie inny niż my używamy go teraz. Trzeba o tym pamiętać, to zupełnie inaczej buduje konstrukcję świata. Częściowo tak, ale ja bym mocniej tutaj zaakcentował to, co redaktor Moros powiedział, z czym ja się znowu muszę zgodzić, to znaczy konserwatyzm a faszyzm to są jednak dwie rzeczy, które bardzo wyraźnie trzeba rozróżnić, ba, mało tego, uważam, że właściwie na skali takiej ideowej, gdybyśmy mogli taką skalę wyrysować, konserwatyzm będzie się znajdował na jednym końcu, a faszyzm jako ruch masowy, jako ruch rewolucyjny będzie się znajdował na drugim końcu. Bo pamiętajmy, że faszyzm to jest ruch rewolucyjny, a więc z samego założenia antykonserwatywny.
ale to jest oczywiście tylko część tej prawdy, którą bym tutaj chciał się podzielić, też wynikającą, nie wiem, z lektur, z własnej refleksji, bo drugą część właściwie tu już mój przedmówca powiedział, to znaczy jest bardzo silna ideowa niespójność w samym faszyzmie. I kiedy zastanawiam się nad tym przypadkiem polskim, który jest specyficzny, bo nigdy nie powstał reżim, ideologia, no taka niecałkowita, taka rachityczna, nierozwinięta, poruszająca jedne problemy, inne zostawiająca zupełnie gdzieś na marginesie. Ideologia polskiego faszyzmu jawi się jako coś paradoksalnego, jako taki hipermodernizm, ale jednocześnie antymodernistyczny. To znaczy mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą budować zupełnie nowe społeczeństwo, zupełnie nowe, ale przecież odwołując się do Joachima Sfiore. I to mówiąc to z pełnym przekonaniem, znaczy oni święcie wierzą, że to jest wykonalne, w tym się kryje paradoks. Joachim Sfiore, tu przypomnijmy naszym słuchaczom, średniowieczny mnich, który opracował teorię trzech wieków ludzkości. Ostatnia epoka miała być epoką Ducha Świętego. Mówimy o tym, że ruchy totalitarne chciały zburzyć zastany świat. No ale czy ten świat nie uległ zakładzie właśnie w I wojnie światowej, co widzimy zresztą w filmie Dzieciństwo Wodza, gdzie dyplomaci europejscy zastanawiają się nad nowym porządkiem światowym i w którym bardzo, w tym filmie bardzo wyraźnie też widzimy, że jakiś świat odchodzi w przeszłość, świat dawnych rytuałów, obyczajów, form tego człowieka XIX-wiecznego, tak silnie zakorzenionego właśnie w pewnym mieszczańsko, jeszcze arystokratycznym w gruncie rzeczy porządku rzeczywistości. Z punktu widzenia politycznego, niewątpliwie tak można na to patrzeć, rzeczywiście pierwsza wojna światowa jest takim bardzo wyraźnym, taką bardzo wyraźną granicą dzielącą długi wiek XIX od krótkiego wieku XX i wydaje się, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, że jest to granica daleko bardziej wyraźna aniżeli na przykład druga wojna światowa. Znaczy pierwsza wojna światowa jest na pewno bardziej wyrazistą cezurą. Natomiast to widzimy z dzisiejszej perspektywy. Prawdę powiedziawszy, chciałbym czasem wejść w głowę tych, którzy czytali prasę albo działali w ruchach totalitarnych, fascynowali się nimi w jakiś sposób w latach 30., jak oni patrzyli na to. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jaki powinien być prawidłowy poziom cukrowej krwi? Kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym? Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna są tak ważne dla zdrowia? Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się polscy lekarze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w mojej audycji Rozmowy o zdrowiu w środę o 19:15. Henryk Szrubasz, zapraszam. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Wypadek autokaru w miejscowości Krzyżowa koło Żywca. Co najmniej 11 osób zostało rannych. Autokar turystyczny na Śliskiej Nawierzchni wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Jak poinformowało Centrum Kryzysowe Wojewody w Katowicach, cały czas trwa tam akcja ratunkowa. W Pakistanie porwano 6 obywateli tego kraju pracujących dla polskiej firmy geofizyki Kraków. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła wojskowe. Potwierdza to rzeczniczka MSZ Joanna Wajda. Informujemy, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników geofizyki Kraków nie ma obywateli Polski. Nasza placówka w Islamabadzie monitoruje sprawę na bieżąco. Pakistańskich pracowników geofizyki porwano z pojazdu w rejonie wsi Drazinda, znajdującej się 80 km od miasta Dera Ismail Khan. Dotąd nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości w tym regionie dochodziło do wielu uprowadzeń, za które odpowiedzialni byli islamscy radykałowie. W ten sposób wymuszali okupy lub zwolnienia z więzień osób ze swojego środowiska. Geofizyka Kraków, spółka zależna od PGNiG, od wielu lat świadczyła usługi sejsmiczne w Pakistanie. Agencja Reutera podaje, że firma nie była w stanie natychmiastowo udzielić komentarza, a jak informuje jej strona internetowa, od sierpnia jest w stanie likwidacji.
Prawie 10 tysięcy cywilów w ciągu ostatniej doby uciekło ze wschodnich dzielnic Aleppo, doniosło Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Przynajmniej 6 tysięcy z nich schroniło się w rejonie kontrolowanym przez siły kurdyjskie. Pozostali przenieśli się do dzielnic opanowanych przez reżim. Szef Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka powiedział, że rebelianci utracili 30% kontrolowanego przez siebie terytorium w Aleppo. Miasto jest areną najbardziej krwawych starć w syryjskiej wojnie domowej. Od miesięcy wspierana przez rosyjskie lotnictwo armia Baszara al-Asada odbija wschodnie dzielnice miasta opanowane przez rebeliantów. ONZ ocenia, że zagrożonych bombardowaniami jest ponad ćwierć miliona mieszkańców. Wielu z nich nie ma dostępu do wody, żywności i leków. Triest na północy Włoch rywalizuje z Wenecją w surowości wobec niezdyscyplinowanych i niewychowanych turystów. Straż Miejska ogłosiła 30-stronicowy katalog tego, co jest zakazane, wraz z wysokością kary za złamanie tych przepisów. Triest zrobił się nagle drogim miastem. Za wymuszanie na przechodniach jałmużny, jak i za jej dawanie zapłacić można do 900 euro. Niczym nie grozi natomiast oferowanie żebrzącym jedzenia lub odzieży. Do 900 euro można zapłacić również za jedzenie na ulicy i biwakowanie pod gołym niebem, włącznie z wylegiwaniem się na ławkach czy na schodach kościołów. Tańsze jest złamanie zakazu picia alkoholu i palenia tytoniu w parku. Płaci się za to 600 euro, a przepisowi towarzyszy wyjaśnienie, że kara ma także na celu uchronienie obywateli przed szkodliwymi dla zdrowia skutkami tych nałogów. Regulamin obowiązujący do tej pory w Trieście pochodził sprzed 90 lat, dokładnie z 1926, i wydawał się już nieco przestarzały. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Muzułmańska cywilna ludność Rohingya jest pacyfikowana w birmańskim stanie Rakhine, alarmują pracownicy agencji ONZ. Następuje masowa ucieczka tych osób do Bangladeszu, powiedział BBC John McKissick z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Prasa nie jest wpuszczana do Rakhine, gdzie mają odbywać się czystki etniczne, ale nieoficjalnie mówi się, że zginęło kilkadziesiąt osób. Miały miejsce zbiorowe gwałty, zniszczono wiele osad. Z Rangunu Krzysztof Renik. Według niezależnych mediów birmańskich niezrozumiałe jest milczenie Aung San Suu Kyi, przywódczyni obecnych władz kraju, w sprawie wydarzeń w stanie Rakhine. Stwierdzenie, iż specjalna komisja wyjaśni przebieg wydarzeń w tamtym regionie Birmy, to zdaniem niezależnych komentatorów za mało. Również w krajach sąsiadujących z Birmą, w Malezji i Tajlandii, dochodzi do protestów przeciw akcji wojska prowadzonej w rejonie znanym także pod nazwą Arakan. Dyplomata z przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Rangunie, José de Coste, pytany przez Polskie Radio o unijną ocenę kryzysu w Arakanie, wyjaśniał. To bardzo delikatna kwestia. Mimo wszystko Unia Europejska ma nadzieję, że to, co dzieje się w stanie Arakan, uda się rozwiązać w ramach zasad prawa. Konflikt buddyjsko-muzułmański w stanie Rakhine narastał od kilku lat. Obecną falę represji wobec muzułmańskiej ludności Rohingya wywołał atak bojowników islamskich na posterunki sił porządkowych dokonany przed kilkoma tygodniami. Krzysztof Renik, Rangun, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 2 zera na wschodzie i w centrum do plus 2 na południowym zachodzie i zachodzie. Nad samym morzem plus 4. Wiatr dość silny, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po czwartej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Program Dwoje na Jednego. Eliza Olczyk i Jerzy Jachowicz. Gościem naszym jest pan Marek Balicki, były minister zdrowia w rządach Leszka Millera, Marka Belki, od października ubiegłego roku członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dzień dobry. Panie ministrze, co prawda to nie pana powiedzmy specyfika, nie pana zainteresowanie, ale na początek chcieliśmy pana spytać, od 3 dni toczy się spór w mediach, czy w mediach, ale też i wśród polityków, czy wicepremier Piotr Gliński powinien był przepraszać Różę Rzeplińską i Zofię Komorowską za, jak rozumiemy, negatywne materiały o organizacjach pozarządowych, które ukazały się w publicznej telewizji, czy nie powinien był przepraszać? No w naszym życiu publicznym przeprosin brakuje na pewno. Natomiast czy
premier Gliński powinien przepraszać za to, co jedno z ważnych mediów publicznych robi, no to rzeczywiście można się zastanawiać, ale też trzeba zrozumieć premiera Glińskiego, że on zawodowo do czasu, kiedy wszedł w pełni do polityki, zajmował się badaniem organizacji pozarządowych i stąd jego uwrażliwienie na te sprawy jest zrozumiałe i też słusznie zwrócił uwagę na to, że nie należy łączyć członków rodzin i obciążać ich za działania rodziców, czy też wzajemnie dzieci. Więc ja rozumiem premiera Glińskiego, chociaż przepraszał nie za swoje grzechy. Tak, ale ta sprawa to jest dziwne. Nie wie pan, panie ministrze, wywołała to taką ogromną wrzawę. Właściwie nie było medium w ciągu ostatnich 2 dni, które by nie wałkowało, nie mówiło i nie roztrząsało. No bo tak chyba funkcjonuje ta nasza przestrzeń publiczna, główny nurt mediów, że łapie się jakieś zdanie i później po kolei we wszystkich audycjach się nicuje na różne strony, czasami ze szkodą dla debaty na temat ważnych spraw publicznych czy ważnych spraw społecznych. No ale to taki czas. No właśnie, są ważniejsze sprawy. No, ważniejsze sprawy, to ja za chwilę jeszcze do nich dojdziemy, a jeszcze po drodze może ważne, a może i mniej ważne, to zależy od tego, jakie jest pana zdanie na ten temat. Chodzi o pomysły na obniżenie emerytur oficerom czy pracownikom SB. Działał pan w opozycji w czasach PRL-u, zna pan ludzi prześladowanych przez SB. Czy uważa pan, że PiS dobrze robi, wracając do tego tematu i próbując po raz kolejny tutaj obniżać te świadczenia? No ja rozumiem motywację, żeby tę sprawę chyba już ostatecznie zakończyć. Też trzeba rozumieć, że to nie jest forma kary, a raczej dostosowanie do średnich emerytur i średnich rent. Natomiast niedobrze, że to jest po 20 w tej chwili już 7 latach od transformacji ustrojowej. To na pewno jest za późno i w związku z tym może czasem się rodzić poczucie rozgoryczenia, zwłaszcza w stosunku do tych, którzy przeszli pozytywną weryfikację po 89 roku, więc no, mieszane uczucia, chociaż no, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nie mogą być uprzywilejowani w żaden sposób w stosunku do zwykłych obywateli, a zwłaszcza do tych, którzy przed 89 rokiem działali na rzecz zmiany ustroju. Czy widzi pan takie niebezpieczeństwo, które dostrzega pan Włodzimierz Czarzasty, który mówi, że ta obecna władza jest taka niedobra, ona wszystkich nienawidzi, którzy byli aktywni po stronie PRL-u przed 89 rokiem i że teraz zaczęła stosunkowo niewinnie od SB-ków, ale być może za chwilę przyjdzie czas na celników, żołnierzy, urzędników państwowych, a nawet na nauczycieli. No to wtedy będziemy protestować, gdyby tak miało się stać, a póki co dotyczy to określonej kategorii osób. Oczywiście ja nie znam szczegółów rozwiązania ustawowego, bo chyba jeszcze ono w przestrzeni publicznej się nie znajduje, więc być może tam ale są jakieś... Ale na indeksie nie ma na razie tych zawodów, o których mówił pan Czarzast, z tego no, co miejmy nadzieję. Panie ministrze, po roku rządów pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła możemy już ocenić jego dokonania. No i chciałam pana spytać, czy bilans wychodzi na plus, czy na minus? No to nie jest łatwa sprawa, bo z jednej strony zawsze jest takie oczekiwanie, że szybko nastąpią jakieś zmiany, poprawa sytuacji pacjentów, skrócenie kolejek, ale wiemy, że przez rok czasu to jest niemożliwe. I z tej perspektywy bym nie oceniał ministra zdrowia. Natomiast to, co można było zrobić w tym roku i co uważam za niezwykle ważne, to przygotowanie strategii, określenie celów, głównych celów szczegółowych, też mierników, które by pozwalały na ocenę, czy cele w przyszłości będą realizowane i też kalendarza zmian. I takiego strategicznego dokumentu Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało. Nie przygotowało też raportu, który byłby podstawą do opracowania strategii, a zawierałby diagnozę obecnej sytuacji i analizę przyczyn, dlaczego mamy tak źle, dlaczego tak długie są kolejki, mimo zwiększających się w ostatnich latach nakładów kolejki się wydłużały. To niewątpliwie ten czas nie został wykorzystany. Ale też trzeba powiedzieć, że no, trochę część zapowiedzi wydaje się słuszna i ten pomysł
wprowadzone w życie bezpłatnych leków dla seniorów. To jest działanie we właściwym kierunku, zresztą z powodzeniem stosowane w różnych krajach europejskich. Tylko że ta granica 75 lat to trochę za wysoka jest. Ona powinna być skorelowana z wiekiem przejścia na emeryturę. I tak to jest w innych krajach. I wtedy leki powinny być bezpłatne, no bo jeśli ktoś traci zdolność do zarobkowania i musi się utrzymać, no u nas są emerytury niezbyt wysokie, to wtedy leki powinny być bezpłatne. W Szkocji kilka lat temu wprowadzono w ogóle bezpłatne leki dla wszystkich, więc są kraje europejskie, które poszły dużo dalej. Tak samo z punktu widzenia zdrowia publicznego ten program 500+, wydaje się, że on wpłynie na zmniejszenie różnic społecznych w zdrowiu. Kilka lat temu, mało się o tym u nas mówi, o tych różnicach społecznych w zdrowiu, kilka lat temu ukazał się taki raport pod egidą WHO, który wskazał, że w Polsce różnice w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej, od statusu społeczno-ekonomicznego, który w dużym stopniu zależy od wykształcenia, mamy dramatycznie różny stan zdrowia. Na przykład 30-latek z wykształceniem podstawowym i zawodowym ma przed sobą 37 lat życia, czyli łącznie 67, to jest ten wiek na emerytury, który Platforma wprowadziła. Być może jakaś tutaj jest jakiś związek. A 30-latek z wyższym wykształceniem będzie żyło 12-13 lat dłużej od tego, który ma wykształcenie podstawowe czy zawodowe. I wyrównywanie różnic majątkowych, a ten program 500+, wydaje się, że poprawia sytuację tych 20%, 40% o najniższych dochodach rodzin polskich, no chyba również wpłynie pozytywnie w dłuższej perspektywie na zdrowie, a nie tylko na prokreację. Czyli widzi pan, panie ministrze, że coś się drgnęło dobrego w służbie zdrowia. Niewielkie to może są jeszcze kroki, ale jest. No, na przykład mówi się o podwyżkach dla personelu. Ale tu wspomniał pan, że pacjentom nie bardzo się poprawiło, przynajmniej jeśli chodzi o kolejki. No tak, no bo ten pakiet kolejkowy, który poprzednik pana ministra, czy poprzednik poprzednika pana ministra Radziwiła, ministra Rukowicz wprowadził, okazało się, że nie zdał egzaminu, ale on nie pozwolił na osiągnięcie skrócenia kolejek, między innymi dlatego, że te cele były nie do końca dobrze określone i też nie wprowadzono mierników, na podstawie których mielibyśmy ocenić, czy to dało jakiś efekt. Zostało przeprowadzone badanie, na ile skrócił się czas w onkologii, czas od momentu rozpoczęcia choroby do leczenia. To skrócenie nie ma żadnego znaczenia klinicznego, to co uzyskano. Czyli ten cały pakiet kolejkowy okazało się onkologicznie nie dał żadnego rezultatu. Dlatego trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Ja myślę, że jeśli minister Radziwiłł w tym pierwszym roku tego nie zrobił, to lepiej późno niż wcale, a nie wprowadzać też zmian takich nie do końca przemyślanych i takich nieopartych na faktach, tylko na opiniach, które czasami mogą być błędne po prostu. Mieliśmy stosunkowo niedawno taki dramatyczny wpis żony pana Tomasza Kality dotyczący właśnie obsługi czy po prostu próby leczenia w publicznej służbie zdrowia właśnie ja tych spraw onkologicznych. Tak, i to nie napawało optymizmem faktycznie. No bo też organizacja pracy czasem, tam to dotyczy Centrum Onkologii, wiemy, że to jest od wielu lat problem, że codziennie tam, nie pamiętam, 1000 czy 1000 kilkaset osób zgłasza się do poradni, to rzeczywiście jest wielka rzesza ludzi i organizacja ich przyjmowania nie jest najlepsza, ale też trzeba na obronę Centrum Onkologii powiedzieć, że w polskiej służbie zdrowia, zresztą potwierdził to ostatnio raport OECD, kolejny zresztą, przeznaczamy na ochronę zdrowia najmniej środków, czy prawie najmniej, jest kilka krajów, które jeszcze mniej od nas przeznaczają, w stosunku do produktu krajowego brutto, czyli do tego, co wytwarza nasza gospodarka. 4,5% to jest naprawdę mało. Holandia, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingach, ma dużo wyższy dochód narodowy na głowę, przeznacza się ponad dwa razy więcej od tego wyższego dochodu niż w Polsce. Jeśli tak mało środków przeznaczamy, to też mało ludzi zatrudniamy w ochronie zdrowia, bo głównie wydajemy pieniądze na wynagrodzenia i wtedy nie ma kto tego dobrze zorganizować, żeby komfort obsługi pacjenta. Tak. A czy bezpłatne leki dla emerytów, o których pan przed chwilą mówił, są rzeczywiście bezpłatne? Pan jako praktyk może coś na ten temat powiedzieć?
Ten program kierunkowo jest dobry, tak jak powiedziałem, ale zawiera pewne mankamenty, ponieważ jeśli się takie rozwiązanie wprowadza, to powinny być objęte programem wszystkie leki, które są lekami refundowanymi, a nie jakaś specjalna lista, czyli wybieramy z leków refundowanych te, które chcemy, żeby były bezpłatne, i to jest jeden błąd, i w związku z tym, nie wiem, te podstawowe insuliny nadal trzeba wnieść jakąś opłatę, a te bardziej specjalistyczne są bezpłatne, czyli czasem to może być niezrozumiałe dla niektórych pacjentów, więc on został nie najlepiej wprowadzony, ale sama idea jest słuszna i miejmy nadzieję, że te błędy czy ograniczenia zostaną w najbliższym czasie zniesione. I jak się panu podoba pomysł z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia? Co by to miało znaczyć, stwierdzenie likwidacja? Wiemy, że na poziomie województwa jakaś instytucja, która zarządza naszymi składkami, czy tam to będzie z tego jednolitego podatku, czy pozostanie składka zdrowotna, tak jak dzisiaj, jakaś instytucja musi być. I teraz, czy ona się nazywa Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, czy będzie się nazywała jakiś tam departament w Urzędzie Wojewody, ma to mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma to, jak ona będzie usytuowana. Czy będzie bardziej podlegała władzy centralnej, czy bardziej społeczeństwu, które zamieszkuje w danym województwie. Dzisiaj mamy taki pośredni stan. Ani mieszkańcy na przykład województwa mazowieckiego nie mają bezpośredniego wpływu na to, jak funkcjonuje oddział wojewódzki NFZ-u w Warszawie, ani też władza centralna nie ma tak wielkiego wpływu. Wydaje się, że rząd zmierza do tego, żeby podporządkować to centralnie, czyli ministrowi zdrowia, i to chyba nie jest najlepszy pomysł. I to jest to tak naprawdę przetłumaczenie na język potoczny, co oznacza likwidacja. To nie tyle likwidacja, ile podporządkowanie bezpośrednio ministrowi zdrowia. No minister nie ma narzędzi takich, żeby zarządzać czy kontrolować zarządzanie pieniędzy w całej Polsce. Lepiej byłoby, gdyby na przykład wprowadzić bezpośrednie wybory przy okazji wyborów samorządowych, tych rad, które nadzorują funkcjonowanie oddziałów wojewódzkich. Wtedy zarządzanie środkami byłoby bardziej przejrzyste i bardziej... Pani redaktor się uśmiecha. No chyba nazbyt idealistycznie podchodzi pan do rzeczywistości. Znaczy, ja wypowiadam swoją opinię, jak mogłoby być i jak w niektórych krajach to funkcjonuje. No bo wyobraźmy sobie, że... Bo co to znaczy, jak wojewoda będzie miała tak naprawdę minister zdrowia? To znaczy, że to będzie jeszcze mniej przejrzyste niż dzisiaj i na pewno... Tak to jest. Lokalni działacze partyjni będą uzyskają większy wpływ na to, komu dać więcej środków, komu mniej, a przecież nie o to chodzi, no bo partie się zmieniają, jak widzimy, i kolejne wybory mogą przynieść zmianę, więc nie chodzi o to, żeby to kręgi polityczne na poziomie wojewodów miały taki dyskrecjonalny wpływ, raczej niech to będzie przy otwartej kurtynie, wtedy najczęściej jest lepiej, chociaż nie zawsze. Zobaczymy, jak to będzie. Boję się, że jednak zostaną przyjęte inne rozwiązania, ale nie należy z góry przesądzać. Wielkimi krokami zbliża się taki test doroczny dla każdego ministra zdrowia, a właściwie co roku jest taki test, czyli kontraktowanie świadczeń. I takie wielkie pytanie, które się zawsze pojawia, czy 2 stycznia będą otwarte przychodnie, czy nie będą otwarte. Jak pan myśli, jak to będzie w tym roku wyglądało, właściwie w następnym roku? No tutaj to już jest śladem poprzednich rządów. Obecny rząd przesunął ustawowo termin kontraktowania na połowę roku, czyli 1 lipca wygasają obecne umowy w większości przypadków, czyli szpitali i specjalistyki. I jednocześnie przygotowany został projekt ustawy o tak zwanej sieci szpitali, z którego wyniknie, że większość kontraktowania będzie odbywała się już w sposób automatyczny, czyli nie będzie konkursu ofert. 85 środków, które dzisiaj zużywają szpitale, będzie w formie wieloletnich umów bez przeprowadzania postępowania konkursowego, więc to jest odpowiedź na to, jak rząd wybrnie. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych pod samą opiekę zdrowotną, to w tej chwili trwają negocjacje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydaje się, że nic nie zapowiada, żeby tutaj był jakiś, żeby groził nam konflikt w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Ja mam taką uwagę ogólną, oczywiście to wszystko, o czym mówimy, jest dosyć interesujące, ważne. Prawda jest jednak taka, że w każdym systemie można znaleźć słabe strony jego.
Ale trzeba powiedzieć, takie mam wrażenie, że nasza służba zdrowia jest w tak rozpaczliwym stanie, że kolejnym ministrom właściwie nie przypada nic innego, tylko łatać dziury tam, gdzie już woda się leje tak na głowę, że już nie może pacjent ani społeczeństwo wytrzymać. No takie, no w jakiejś części tak jest i pacjenci zwłaszcza mają taką perspektywę, bo komfort obsługi pacjentów jest dramatyczny, kolejki się wydłużają, ale też trzeba pamiętać, że coś się w służbie zdrowia przez te 26-27 lat zmieniło, czyli ona jest dzisiaj jednak inna niż 20 lat temu. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy skąpi strasznie. Czyli my byśmy chcieli tak, że z jednej strony nie chcemy większej daniny, większych składek płacić, ale z drugiej strony chcielibyśmy mieć obsługę taką jak w Niemczech. Ale w Niemczech składka wynosi ponad 15%, u nas 9%, no i zarobki Niemców są ciągle wyższe. Troszkę wyższe jeszcze? Ciągle wyższe od zarobków u nas, więc nie da się tego rozwiązać bez zwiększenia finansowania. W lipcu pani premier z panem ministrem Radziwiłłem zapowiedziała, że będzie jakaś ścieżka dojścia do tych... Do 6% PKB. Do 6%, no powinno być trochę więcej, ale zatrzymajmy się na razie na 6%, ale od tego czasu upłynęło paru miesięcy i nie mamy żadnych konkretów, a przypomnę, że chyba w 2002 roku pan poseł ówczesny Piecha, późniejszy wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w czasach ministra religii, to zgłosił poprawkę jako poseł opozycji, porozumiewając się z ministrem zdrowia rządzącej wówczas koalicji, że co roku o 1/4 punktu procentowego będzie rosła składka. Dzięki temu mamy 9%, a nie 7,75%. Czyli jest jakiś prosty sposób na to, żeby powoli, systematycznie te nakłady na ochronę zdrowia rosły. No zobaczymy, czy obecnie PiS korzysta ze swojego pomysłu sprzed 14 lat. No tak, ale jest jeszcze druga strona medalu, czyli ten pomysł, żeby każdy, kto mieszka w Polsce, każdy obywatel miał bezpłatną służbę zdrowia, niezależnie od tego, czy płaci składki, czy nie. To może część ludzi zniechęcić w ogóle do płacenia składek, do uciekania w szarą strefę. Ja popieram akurat to podejście, że zresztą no, to jest postulat lewicowy również. W większości krajów europejskich, w większości krajów Unii Europejskiej jest zasada taka, że kto jest rezydentem, czyli ma obywatelstwo, mieszka na terenie kraju, ma zapewniony dostęp do publicznej służby zdrowia, natomiast płaci wtedy, kiedy osiąga dochody. Czyli składka nie jest naszym wyborem, tylko jest obowiązkiem. Mamy obowiązek płacenia składki, jeśli mamy umowę o pracę, czy mamy umowę zlecenia obecnie. Jeśli osiągamy te dochody, które są oskładkowane, to płacimy. Więc jeśli ktoś nie osiąga takich dochodów, na przykład ma umowę o dzieło, no to i nie może płacić, no bo takie mamy regulacje, to wtedy to nie jest wystarczający powód, żeby go pozbawić prawa do opieki zdrowotnej w stosunku do innych. Zresztą najczęściej to dotyczy tych, którzy są w gorszej sytuacji. I jako były dyrektor szpitala mogę powiedzieć, że bardzo wielu pacjentów przyjmowanych w bardzo złym stanie zdrowia, którzy byli nieubezpieczeni, gdyby mieli wcześniej prawo zgłoszenia się do przychodni, być może zaawansowanie ich choroby nie było tak niekorzystne, a w końcu i tak musimy przyjąć, niezależnie od tego, czy przyjąć do szpitala, jeśli jest zły stan zdrowia tego i konieczne jest leczenie szpitalne, niezależnie od tego, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. I panie wtedy... ministrze, pan wspomniał o raporcie Światowej Służby Zdrowia. Ja przeglądałem najnowszy, dokładnie z października tego roku. On dotyczy lat 2013-2014 i tam jest, to jest raport składający się z ogromnej ilości tabel, wyliczeń, statystyk, ale mnie zainteresowała taka statystyka, gdzie Polska jest na absolutnie ostatnim miejscu w Europie, mianowicie czas, jaki polski lekarz poświęca pacjentowi. 15 minut. No, ale to ja bym powiedział, poświęca mało czasu i problem jest, że duża część tego cennego czasu dla pacjenta i dla lekarza poświęcona jest na biurokratyczne czynności. I informatyzacja i rosnące z roku na rok różne wymogi związane z jakością powodują, że
ta aktywność lekarza coraz bardziej poświęcona jest papierom czy wpisywaniu danych do komputera, a nie pacjentowi. Ale to jest zjawisko o charakterze światowym i przeciętny czas wizyty w Polsce nie odbiega tak bardzo od tego, co jest w Europie. Natomiast liczba konsultacji czy liczba porad, jakie nasi lekarze udzielają, nasi lekarze są w czołówce europejskiej, czyli jest dwa razy większa niż lekarz szwedzki. I to jest problem, czyli lekarze, ponieważ mamy mało lekarzy, są przeciążeni, czasem niepotrzebnie i jeszcze ich praca jest zbiurokratyzowana. To jest jakaś rezerwa. Tutaj można coś zrobić. Zwiększyć liczbę lekarzy, ale też przynajmniej na tyle, na ile się da odbiurokratyzować ich codzienną pracę. A w jaki sposób można zwiększyć liczbę lekarzy, skoro jest taki trend, że młodzi ludzie po studiach lekarskich czy pielęgniarskich po prostu zabierają się i wyjeżdżają? Tu mamy różną sytuację. Po studiach pielęgniarskich jest problem taki, że większość absolwentów, w ogóle absolwentów czy absolwentek, bo to w większości są kobiety, pielęgniarstwa nie idzie do zawodu, czyli w ogóle nie podejmuje, nawet nie odbiera prawa wykonywania zawodu. U lekarzy jest sytuacja taka, że za mało kształcimy lekarzy. I obecny rząd zwiększył, w poprzednich latach też była stopniowe zwiększanie liczby przyjmowanych na studia medyczne. Teraz jest trochę większy krok, ale to ciągle jest niewystarczające do tego, żeby zapewnić taką liczbę lekarzy, jaka będzie potrzebna w starzejącym się społeczeństwie. Co roku sto kilkadziesiąt osób przekracza 65 rok życia, a to jest wiek, kiedy chorujemy częściej, czasem na kilka chorób. To na koniec jedno pytanie. Czy minister powinien dopuścić do obrotu tak zwaną medyczną marihuanę, a właściwie pochodne, prawda, coś w rodzaju olej z konopi, który podobno sprawdza się w terapii nowotworowej, ale na przykład minister Pinkas uważa, że nie ma czegoś takiego jak medyczna marihuana. Ale mówi cały czas rzeczywiście, że nie ma takiego terminu jak medyczna marihuana, chociaż w innych językach on funkcjonuje. Natomiast rząd zapowiedział, że zrobi jakiś krok, że w aptekach będzie marihuana dostępna i lekarz będzie mógł wystawić receptę. Zobaczymy, czy te zapowiedzi zostaną zrealizowane. Ale tu muszę powiedzieć jeszcze coś. Medyczna marihuana to jest jedno, a drugie to w ogóle polityka w stosunku do substancji psychoaktywnych. I Polska niestety jest tym krajem, gdzie mamy nadmiernie restrykcyjne prawo i marihuana czasem jest niebezpieczna nie z tego powodu, że ona jakieś może wywołać skutki w naszym myśleniu czy w działaniu, ale z tego powodu, że jak policja nas zatrzyma i znajdzie ten jeden gram, to możemy stać się karanymi przez sąd i nie mieć dostępu do niektórych zawodów. To był program Dwoje na Jednego. Naszym gościem był pan minister Marek Balicki. Dziękuję bardzo. Program prowadzili Eliza Olczyk i Jerzy Jachowicz. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Wypadek autokaru w miejscowości Krzyżowa koło Żywca. Co najmniej 11 osób zostało rannych. Autokar turystyczny na śliskiej nawierzchni wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Jak poinformowała żywiecka straż pożarna, akcja ratunkowa niedawno została zakończona, a droga do granicy w Korbielowie jest już przejezdna. Autokarem podróżowało około 40 pasażerów. W Warszawie powstanie Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Gmach stanie na Placu Grzybowskim w miejscu obecnego budynku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Przewodniczący towarzystwa Artur Hoffman mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego, że od lat trwają zabiegi o zbudowanie nowej siedziby towarzystwa, w której nie może zabraknąć miejsca na upamiętnienie Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Sprawiedliwi wśród narodów świata to ludzie, którzy mieli odwagę stanąć w obronie człowieczeństwa, ryzykując własnym życiem, życiem swoich najbliższych. Dali schronienie tysiącom żydowskich sąsiadów. W nowej siedzibie jest miejsce dla sprawiedliwych, bo sprawiedliwi są w naszych sercach.
Właśnie tutaj powstanie Centrum Edukacji o ich heroicznych czynach. Miejsce pamięci, które przetrwa lata i będzie służyć co najmniej kilku pokoleniom. Jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, prezes fundacji From the Depths, John Daniels, uważa, że Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata będzie wyjątkowym miejscem w Warszawie, gdzie będzie pokazana prawda o stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny. Centrum nie ma celu na celu przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek. Ma edukować, mówić prawdę, a prawda jest taka, że Polacy, gdy tylko mogli, to pomagali. Oczywiście byli też i źli ludzie, tak jak na całym świecie źli ludzie się zdarzają, jednak najważniejsze jest to, żeby przekazywać prawdę o tych, którzy czynili dobro. Będzie to pierwsze miejsce w Warszawie, gdzie grupy z Izraela będą mogły dowiedzieć się o prawdziwych Polakach i o tym, co zrobili, by ratować swoich współobywateli. Alicja Szczepaniak-Sznepf, odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w czasie wojny, wraz z rodzicami uratowała 9 Żydów. Z radością przyjęła informację o budowie centrum. To jest taki moment ważny, że będzie uczciwe miejsce i żeby móc mówić o tym, spotykać się głównie z młodzieżą, bo ważne jest, żeby młodzież miała tą świadomość, bo ważnym jest, ażeby ta pamięć utrwaliła się, żeby miało to znaczenie nie tylko na terenie Polski, ale podnosiło rangę Polaków we świecie, bo ci ludzie zwani sprawiedliwymi poświęcali swoje życie. W Centrum Edukacyjnym Polskich Sprawiedliwych będą przede wszystkim prezentowane nagrania relacji Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, którym groziła śmierć z rąk Niemców. Będą one miały interaktywny charakter. Centrum zostanie zbudowane za pieniądze zebrane przez Żydów. W sumie zaszczytny tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata otrzymało ponad 26 tysięcy osób, wśród nich ponad 6,5 tysiąca Polaków. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 4:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Jędrzej Lipski. Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Wszystko jest historią. 99 lat temu, w listopadzie 1917 roku, szalała w Rosji bolszewicka rewolucja. Wtedy to zaczął wyłaniać się z mroków zwyrodnialstwa i krwawych rzezi nowy gatunek człowieka – Homo sovieticus. Według Michaila Hellera, rosyjskiego historyka, pojęcie to określa kolejny etap ewolucji człowieka Homo sapiens, ukształtowanego dzięki powodzeniu marksistowskiego eksperymentu społecznego. Homo sovieticus, pojęcie skomplikowane, przyjęło się zaledwie w wąskim gronie naukowców, badaczy, socjologów i historyków. Natomiast powszechnie stosowano słowo Sowieci. Odwołując się do opisów encyklopedycznych, słowo Sowieci oznacza popularne określenie dotyczące mieszkańców Związku Radzieckiego, a przede wszystkim funkcjonariuszy reżimu komunistycznego tego państwa. Określenie to wywodzi się od rosyjskiego słowa Sowiet, czyli w tłumaczeniu na język polski Rada. Nazwę Imperium Rosyjskie zastąpiło po rewolucji październikowej nazwą Związek Radzieckich Sowieckich Socjalistycznych Republik. W 1917 roku w Rosji władzę przejęły właśnie rady, czyli rzeczone Sowiety, które władały na poziomie gmin. Najwyższą władzę w państwie stanowił Sownarkom, czyli Rada Komisarzy Ludowych. Stąd też wywiodła się nazwa państwa rządzonego przez takie rady, czyli Sowiety, a także funkcjonujące w całym zachodnim świecie określenie obywateli tego państwa nazywanych od tej pory Sowietami. Słowo Sowieci zastąpiło używane wcześniej i równie popularne w Polsce określenie Moskale, które nie odnosiło się do ideologii komunistycznej. Analogicznie sprawa się miała z pejoratywnym odczuciem wywoływanym przez oba wyrażenia. Narody zagrożone imperializmem, najpierw Rosji carskiej, a następnie Związku Sowieckiego, nabrały w sposób naturalny dystansu do agresywnego sąsiada, a same słowa, notabene mające etymologię rosyjską i o pierwotnym, neutralnym emocjonalnie charakterze, zyskały negatywne znaczenie ocenne. Moim i Państwa gościem w studio jest Piotr Zychowicz, polski historyk, dziennikarz, publicysta, autor wielu kontrowersyjnych książek, od 2013 roku zastępca redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy i redaktor naczelny miesięcznika Historia Do Rzeczy. Rzeczony gość, nasz gość, jest autorem właśnie w tym tygodniu
pojawiającej się na półkach księgarskich książki zatytułowanej Sowieci. Witam pana. Dzień dobry. Piotr Zychowicz w swoich książkach przedstawia i analizuje m.in. alternatywne scenariusze dziejów Polski. Jest kontrowersyjny, wydaje kontrowersyjne opinie. Panie redaktorze, jak z tymi kontrowersjami? No tak, no rzeczywiście jest tak, że historia jest najbardziej zmitologizowaną dziedziną nauki i istnieje wiele takich utartych opinii dotyczących naszych dziejów, ale dziejów świata, które albo nie mają potwierdzenia faktach, albo zasługujące najmniej na dyskusję, bądź też reinterpretację, i na pewne sprawy można spojrzeć też z innego stanowiska, niż do tej pory patrzono. No i oczywiście, kiedy ja się specjalizuję się trochę w tym, mam dosyć niestandardowe poglądy na temat dziejów Polski, świata, no to oczywiście